Witam, dawny żydowski rewolucjonista, wlacz z tej strony, który stracił miano rewolucji na rzecz Francji, ale Francja też niedługo straci. Jaka rewolucja? Jaka juła? O, co? Ty. Nie, moja mi... Co ci się stało? Bo ja właśnie rosyjskich separatystów rozwaliłem. A Rosjanie we mnie wbijają właśnie sami. Boże. 19 kog, pójdą mi do Afryki. Konstantynopol nawracam na katolicyzm. Cieszę się bardzo. Dobra, to... Wybucha mi rewolta w kinach. Kinach co? No. Boże, serio? Moja Deutsche Ostenia ma problemy. Kurde, idę zarąbać im Koreę wtedy. Dobra, a no tak, bo ty masz tą śmieszną kolonię, te Macau, tak? Tak. Coś jeszcze masz w ogóle w Azji? Nie, to jest Portugalia. Jeszcze? Ja chcę Ceylon. Ty, albo... A to są islamskie Chiny, o kuźwa. Islamskie Chiny... Nie mów, że islamskie Chiny zrobili. No, szum. Tam szum ma islam. Japonia w ogóle w nich wbiła nieźle. Kurde. Mingi to w ogóle już nie żyją. Szum rzeczywiście islam. Dobra. To co, na Osmana? Czekaj, armia wschód, armia południe. Dobra. To jestem gotowy. Mogę atakować, czy... To zaatakuj tego. Zgadnij, kto mi pomoże. Kto? Ja. Commonwealth Kanada moja. Nie, wiesz, przypłynął tutaj do mnie. Ja muszę lepiej wypowiedzieć wojnę, bo przynajmniej ja bez sojuszników, bo ty nie masz sojuszników. Jak zwykle. No bo kurde, każdego sojusznika, którego biorę, muszę anulować, bo atakujesz. Czekaj, mogę zobaczyć w takim razie. Sojuszniki moje. Rewolucyjna Genua i rewolucyjna Szwajcaria. Szwajcaria ci pasuje? To wszystko będę atakował zaraz. No właśnie. Genuę też, więc... No widzisz, jaki jest problem. Wszystkich, których mogę mieć w sojuszu, to są obok ciebie. No bo wiesz, ja mogę tylko republiki mieć w sojuszu. Tak myślałem, że drugi koniec świata. Zadupie totalne. Partykularyści. Wiesz, gdzie mi wybuchli partykularyści? Na głębokiej Syberii. Szkoda, że nie mogę kolonizować. Bym poszedł na wschód, tam nic nie ma. Ej, Japonia zajęła Syberię wschodnią. Ale pamiętam, że się witam, więc jeśli nie, to witam wszystkich serdecznie. Przypomnę lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie, bo potem zapominam. Tu macie Wielką Portugalię kolonialną, tu macie Hiszpanię kolonialną, Portugalia jest też tu. Tu macie Burgundię i Brytanię. To jest jakiś lokalny ziomek. Dobra, mów, kiedy atakować ich mogę. Bo ja wypowiadam wojnę. No w sensie, że... No tak, mi chodzi po prostu, kiedy będzie wojenka, mów. Już wypowiadamy. Super, zdech mi właśnie dowódca. Uwielbiam to. Ty lecisz tutaj. Ty lecisz tutaj. Na Krym. Tutaj. Serbia tutaj. Się Serbia? Super. Będę miał co podbijać. No chyba Seijaja robicie, Gotlandia wypierdalać. Gotlandia mi rebelię robić chce teraz. A no, Serbia się wyzwoliła, w ogóle nie zauważyłem tego. Mówiłem ci, bo Osman ma teraz okres buntu, on wybucha teraz. To bardzo dobrze dla nas. On teraz dostał hifa takiego wyzwanego. No. Ja pamiętaj, Bałkany chcę te zajmować, ty sobie Austrię weźmiesz pewnie, co nie? No chyba se jaja robicie, że mi zamek odbijacie. Kurde. Dobra, zdobyłem Rosów nad Donem. To co, na Moskwę? A nie, czekaj. Idziemy, idziemy. Na Anatolię. Gdzie oni mają swój? A, po drugiej stronie ciśnienie. No, tam jest mały problem z tym. Ej, serio, gdzie jest moja armia budunionego? Nie wiem.
A, dobra, znalazłem ją. Kaukaz poszło rozwalać. Jakbym przeszedł na rewolucję z Niemcami, to bym miał flagę NRD? To jest dobre, autentycznie pytanie. Ej, kurwa, gówniak, wypierdzielaj mi stąd, kurde, będzie bitka. Dobra, udało mi się wrzucić gościa przynajmniej. Opa, zaraz upadnie, nie? Potem musimy ruszyć do Etiopii. Ty chcesz ruszać do Etiopii, ja właśnie wybijam armię czyjej? Co to za frajer jest? Adal, okej. Okay. Czy oni mają forty? No tam jest. Albo Louis, nie będę iść na tego frajera tam. Poczekam sobie tutaj. Już w sumie nie ma fortu. O, to rewolucyjni jest? Osmani wybuchają. O, dobrze, moja rewolucja, wiesz, ich zajmowała powoli, ale nie myślałem, że tak szybko. Jutro. No, tylko ci tam odbijają twoje prowincje, co daje. Co? A, rebelianci, dobra. Ci. Dobra, idę ich stłuc po prostu i tyle. O, idą lać ci twoich Finów. Zniszczyli ich po prostu, wyparowali Finowie. Gdzie? W Saratowie. Bo tam była armia fińska i... Ten, poszły ich wbijać. Dobra, idę ich pomścić. Za to widzę, że tutaj sobie dali radę chłopaki. Osman 67 tysięcy. Dobra, ostatnia armia osmańska jest w Omanie. No właśnie tam lecę. Czyli bitwa w Middle Afryce. Pierwsza, wygrana. Najemnicy dają radę. Tak, niemieccy najemnicy, co może pójść źle. Kurde, wypadł z mojego fortu. Muszę tych rebeliantów ganiać, bo oni mi forty zajmują, co jest najgorsze. Dobra, możemy spisać w ogóle Osmana. No dobra, możemy. To ja spauzuję. Jasne. Czekaj, prestiż, szpieg na kogo? A wywalone prestiż dajcie. Ja potrzebuję tak, Kazań na pewno i wszystko dookoła, co jest. Czyli chcesz obszar kazański? Tak, cały... Czekaj, ja ci obszarami powiem, tylko muszę sprawdzić zasoby. Wołgi obszar potrzebuje, Kazania, Kama, Samara. Czyli po prostu mam lecieć po prostu Rosję, od Rosji do Kaukazu, o tak. No potrzebuję tam, potrzebuję konkretnych kilka prowincji po prostu, a resztę to z Bałkan bym chciał po prostu, bo tam też jest zboże. Ja potrzebuję, wiesz, to zboże zrobić, tą misję ze zbożem, 15% światowego zboża mieć. Myślisz, że po co ja się w Osmana wbijam? Cicho. No to tak, jest ten Kazań i wszystko dookoła tak naprawdę Kazania. Co tam masz dalej? Moje, zobaczysz na mapę zboża, to zobaczysz to szybko. Jeśli chodzi o Grecję, to pewnie Saloniki i Siros bym chciał. No i przede wszystkim druga strona cieśniny, gdzie jest Konstantynopol, tak? Cieśniny Bosfor, szczególnie tam, gdzie jest zboże. No... Bo ja chcę mieć zabezpieczone przejście po prostu. A tu jest biga! LOL. Ej, to w sumie samej bigi. Nie no, dobra, straciłem klejma na bigę i tak, bo miałem klejma wcześniej, ale nie mam już, dobra. O! Mass Infantry dajesz. Możesz Bachmut jeszcze dorzucić. Jak zostanie coś tam jeszcze w ogóle, żeby można było dać. No ty sobie na to Austrii, wiadomo. Nie ma problemu, ja mogę 5 jeszcze walnąć wojen z Osmanem. No, jeżeli Trus nas wytrzymamy z Trusem. Po co Trus? A jak chcesz zaatakować Osmana potem? Bez Trusa. Po prostu się wbijamy. Tak, aha, bo zboże. Zboże? Ja pierdolę, ten tylko o tym zboże. Unlimited zboże. Kurde, myślisz, że dlaczego Ukrainę wspieram? Chcę mieć tanie zboże w tym kraju. Dobra, lecę dać bić dalej Osmanów. No chyba was powaliło, że będziecie mi bunty robić. Kongo się wyzwoliło. Kongo? Kongo. Kongo bongo? Czekaj, ja dokończę ich... Nawet się zmniejszyło. Nawet już zmniejszyło. Dlaczego? Nie wiem. A może War Exhaustion ci pada? Możliwe, że my mamy War Exhaustion. To weź sobie ten zmniejsz, ja sobie też zmniejszę.
No bo akurat punktów to mam nadmiar. Ja mam nadal zero. Ja zaraz zobaczę. Gdzie było Rogue's Ocean? Gdzie jest to gówno? Agresywna ekspansja? Parowanie? Tak, mam też zero. No właśnie. Dobra, czekaj, bo wiem, bo gówniaki forty odbijają te bunty. No gdzieś ci separatyści przejmują to, widzę. Tylko nie wiem, gdzie właśnie. Dobra, tutaj wybici. A, tu po coś zajęli jakąś jedną prowincję. Jest jeszcze jeden fort. Rodos. Zapomnieliśmy o nim. No to się zdesantuj. A, bo tam są gówniaki. No, na serio, nie opłaca. Dobra, to zrobimy kolejną wojnę z nim. Ja zobaczę jeszcze, czy coś się zmieniło w jego zachowaniu. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. O nie, ale sam kazań myślałem, że chociaż będzie. Dobra. Dziękuję. Ja tyle, ile mogłem. Jasne. Kurde, głupio wyszło z tym, że on jeszcze mniej potem nam da. No właśnie, ale czemu? Powinno być na odwrót. Z bez sensu. Kurde, bez sensu. Strać 5 tysięcy dukatów lub stabilkę. Wiadomo, że 5 tysięcy dukatów nie są nic warte. Daci! Janpur do mnie przyszedł właśnie. Już wiem, gdzie traciłem. Wiem, co traciłem. Ural traciłem. Kurde, tam za uraleskie. Tam i tak nic nie mam. Jakaś Chińska Republika jest rewolucyjna i nie mogę z nią sojuszu akurat zrobić. Dobra, nieważne. Chińska Republika. Coś tam rewolucyjne jest w Chinach, ma rozwalone na ileś części. Kurde, może wkurzać Brytoli i klejmować niepodległość? To byłoby nie głupie. Dobra, w Konstantynopolu zaraz będą tylko Polacy. Zobacz sobie mapę kultury i religii. Religii to wiadomo, ale zobacz sobie mapę kultury. Czekaj, gdzie była kultura, bo sam zgubiłem ją właśnie. O. Polska kultura. Wypycha moskiewską, tam gdzie ich miejsce, czyli za Ural. Rewolucyjna Serbia, pozdrawiam. Oni teraz są sojusz ze mną. Nie, ja was podbijam, nie ma opcji takiej. W sumie możesz ich podbić, żeby po prostu nie czekaj po prostu. I co ich podbijaj. Co? I co ich podbijaj, nie czekaj po prostu. No ale muszę mieć claima. Robię claima dopiero na nich, tak? O. Na tej ziemi nie miałem claima. Czekaj, gdzie był pokazany, jak się rozwija ale siatka? Ale osmo wybucha, ale osmo wybucha. Bardzo dobrze. On się rozpali na jakieś małe kawałki. Tym mniejsze, tym lepiej. Jeszcze, widzę w ogóle, że twoi Norwezy i Brytole jeszcze wracają z Indii. Czy coś innego to oni tam robią? Finowie robią swoje. German Kongo. Czemu w ogóle połowa Kongo twojego nie istnieje? A, bo przeszli mi tam zrobili port i poszli. Okej. Okay. A ja nie mogę z tą jedną armią tu spacyfikować, bo to jest cała ich armia. Rozumiem. Jest to zrozumiałe. Więc muszę pierwsze zdobyć ten ich fort. A, bo ja w ogóle jestem na wojnie, dobra. Kurwa, zapomniałem, że ty jeszcze z tamtymi walczysz. To może ci przysłać pomoc. Nie, stary, to ja sobie już sam dam radę. Rób tam swoje podwoje. Jasne, tylko że muszę... O, jest claim, dobra. Belgrad. Już się nawet nie wołam, bo wiadomo. Ty sobie dasz radę. Czemu... Rewolucyjna Serbia ma flagę w Francji. Halo. Gonić ich armię. O, jest Samara. Też. Kazań też. Gdzie niby, przepraszam, bo ty kazańscy separatyści. No to pozdrawiam ich. Moją armią. W sumie chodź, ty trzygwiazdkowy generale, na chwilę. I tak się tu nic nie dzieje. Te Zulusi powstali. Dobra. Albo lepiej tego no tutaj, a tego do mnie tu. Cezary Pazura w 13 postaniu w jednym odcinku, gdzie byli goście z Ameryki i z Niemiec, czyli z Lwowi. Cezary powiedział coś takiego rasistowskiego do Niemców. Niemcy na Madagaskar! Tak myślałem, że to o to chodziło ci. Kończyłeś tą wojnę z nimi? Tak. Nice.
Właśnie, zapomniałem w ogóle wyłączyć forty. Zulusi! Dobra, gdzie jest... O, moja armia. Aha, wybuchli centralnie na mojej armii, pozdrawiam. Nie polecam. O Boże, chcą nowe miejsca, najgorzej. Muszę zaraz ogarnąć, gdzie jest najbogatszy rejon mojego zadupia. Dobra, czas podbić Kosowo. Nie no, Osmanowi nie oddajemy nic. Dobra, czy oni gdzieś jeszcze byli, żeby nie miał niespodzianki? Tyle. Dobra. O kurde, czemu 10 tysięcy właśnie golda dostałem? I okej. Okay. Gdzieś mi znaleźli węgier. Może być. Mam Kotor, mam za taki Kotor, mam kolejny dostęp do kolejnego morza. Nie dam Osman ci prawa przemarszu, żebyś kurwa mógł sobie bunty tłumić. Nie ma opcji, ja chcę tam niepodległe państwo, które można podbić. Ty pewnie Włochy będziesz chciał potem podbić, osmańskie. Ugandę jeszcze tylko podbijam. Uganda. You know the way? You know the way! Ale Osman wybucha. Wiem. Dbam o to, żeby wybuchał. Cały plan na tym polega, że on ma wybuchać. O, mamę odzyskuje powoli ziemię. Serio? Ano? Widzę. Bunty Mameluka wygrywają, lol. Właśnie, gdzie Mameluk siedzi? Jeszcze mówiłeś? Na wyspach? W takiej wyspie siedzimy. No oczywiście, że kurde, tam gdzie myślałem. Czyli pod Jemenem. Bachmut mi zaraz klejem halo. Właśnie, support rebel. To ma największą szansę na wybuch rebelii. Rewolucyjny Osman. 66% powodzenia. Brzmi dobrze. Gdzie się ten Sejm uruchamiał, bo nie pamiętam? Co? 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 No chodzi, że Sejm gdzie się klikało, żeby był ten... Żeby odpalić go. Potrzebuję odpalić zakładkę Sejmu, a nie pamiętam, gdzie ona była. To ty przez to, że ty rewolucji nie ma Sejmu. Mam Sejm, oczywiście, że mam. Masz? Mam. To masz w zakładce na dole tych kółeczkach. Tam nie jest Sejm zawsze. Tam, dobra, dziękuję. Właśnie nie pamiętam. Tak, jest Sejm. Co ty, no właśnie polski Sejm jest teraz jeszcze ważniejszy, pamiętaj o tym. Dobra, czas nawracać dalej moich. Kurde, skończyły mi się miejsca do nawracania na polskość. Za dużo Polaków w tej Polsce. O kurde, ale ten Osman... Ja pierniczę, co tu się dzieje? No ja, wspieram i rebelię u niego teraz. Bo ja mam za dużo hajsu przecież. Kanada, podatki, tak. Właśnie, przydałoby się w sumie wysłać armię do Kanady i może Kanadę zacząć podbijać. Bo my z Francuzami będziemy prędzej czy później pewnie walczyć, co nie? Kurwa, zaraz będę na nich szedł też. Jeszcze Szwajcaria pierwsza. Jaha, no to jeszcze, dobra. A Szwajcaria ma z nimi sojusz, no to wtedy pójdziesz na... No to weź mnie wołaj, bo ja będę chciał też na nich iść, co nie? A nie chce mi się oddzielnie już bawić. Pójdziemy rasa porządnie. Może nie, to ja wezmę zaś sojuszników. O nie, Finowie zamieni się w rewolucję. Nie? Nie, to chyba. Nie widzę problemu. Gdzie minusy? O, Afryka odpaliła Golden Era sobie.